Plaga pijanych kierowców to już niestety smutny standard na polskich drogach. Każdego weekendu policja w samym województwie zachodniopomorskim zatrzymuje 50 nietrzeźwych lub podpitych kierowców. Teraz jednak pojawia się kolejny poważny drogowy problem. Coraz częściej młodzi ludzie, ale nie tylko, wsiadają za kółko pod wpływem środków odurzających. Takich przypadków mamy prawie 200. Policjanci oczywiście wykonali więcej takich badań, bo 433 takie badania były przez policjantów wykonane przy użyciu sestera, ale potwierdzonych, gdzie kierowcy kierowali, było prawie 200. Także były przeprowadzone badania na zawartość narkotyków w krwi i w moczu, ale tutaj musimy poczekać na wyniki badań, ponieważ to troszeczkę trwa. Mowa tu zarówno o dopalaczach, jak i marihuanie, kokainie czy amfetaminie. Najwięcej kierowców jednak decyduje się na jazdę samochodem po paleniu popularnej trawki. Większość nie widzi w stanie narkotykowego haju zagrożenia dla siebie i dla bezpieczeństwa innych. Statystyki policyjne biją na alarm, a policjanci zapowiadają, że antynarkotykowych kontroli będzie coraz więcej. Policjanci przede wszystkim, którzy dokonują kontroli ruchu drogowego, na początku badają takiego kierującego, czy nie jest pod wpływem alkoholu. Jeżeli badanie wykazuje, że nie i nie czuć także woni alkoholu z ust kierującego, a kierujący zachowuje się dziwnie i może to świadczyć, że jest pod wpływem narkotyków, wtedy decydują się na użycie testera. Natomiast jeżeli zdarzenie drogowe dotyczy poważnego, na przykład wypadku drogowego, wtedy w każdym przypadku jest pobierana krew na obecność środków odurzających. Jak narkotyki wpływają na percepcję kierowcy? Znacząco. Według Karoliny Korwin-Piotrowskiej, kierownika poradni dla osób uzależnionych przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie, człowiek po narkotykach nie jest w stanie realnie ocenić swoich możliwości, a także nie może dobrze reagować na sytuację na drodze. Większość narkotykowych rajdów samochodowych niestety kończy się wypadkami. Definicja środka psychoaktywnego wskazuje, że każdy środek psychoaktywny ma wpływ na naszą psychikę. Nawet taki, wydawałoby się bardzo banalny, jak kawa, również w pewien dyskretny sposób modyfikuje i moduluje nasze dyspozycje psychiczne. Natomiast jeżeli chodzi o używane te tutaj ogólnie środki psychoaktywne, nie ma takich, które nie wpływają na psychiki kierowcy. Zawsze wpływają. Począwszy od marihuany, która raczej wpływa na takie zdolności do koncentracji uwagi, na szybkość reakcji, na celowość działań, na taką precyzję wykonywania działań, a skończywszy na amfetaminie, metamfetaminie, dopalaczach, które dają masywne zaburzenia stanu psychicznego. Iluzje, urojenia, brak koncentracji. Nie trzeba być specjalistą, by stwierdzić, że takie elementy nie sprzyjają prowadzeniu samochodu. Najczęściej spożywany narkotyk to marihuana, ale specjaliści zwracają także uwagę, że dopalacze tylko teoretycznie zniknęły z rynku, a są równie, a może nawet jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy w grę wchodzi prowadzenie samochodu. Po spożyciu środków psychoaktywnych dominuje pewien bezkrytycyzm i euforia. Najczęściej jest to takie poczucie, że wszystko mi wolno, wszystko mogę, jestem kuloodporny, niezniszczalny i w zasadzie wszyscy się powinni do mnie dostosować. Nie ma absolutnie żadnego myślenia logicznego. Jeżeli jest, to jest w bardzo niewielkim stopniu na tu i na teraz. Nie ma planowania, nie ma takiej racjonalizacji działań, więc to wszystko, wie pan, składa się na jedną chodzącą katastrofę. A w tym przypadku nawet jeżdżącą katastrofę. Alkohol, narkotyki, jedno piwo czy jeden skręt. Nieważne jest alibi, ważne są ewentualne konsekwencje. Patrząc na policyjne statystyki, trzeba wysnuć smutny wniosek. Otrzeźwienie przychodzi najczęściej po tragedii.